Hej, witam was, z tej strony Gal. W ostatnim odcinku straciliśmy trzech ludzi, zostało nam czterech ludzi. Jakiegoś Mutona gdzieś słyszymy, nie wiem jeszcze gdzie, ale go gdzieś słyszymy. No i sytuacja nasza wygląda kiepsko. Czterech ludzi straconych, nie zaczęliśmy jeszcze ewakuować naszego VIP-a. Musimy tą misję ukończyć, bo stracimy bronie laserowe, w których jest teraz u nas deficyt, więc będziemy próbowali do końca walczyć. Włącz sobie celność dalej. Przeczesuję teren. Gdzieś to sobie kłóci. A gdzie ten... Mutant jest. Coś tam jest! Może być po drugiej stronie, tak, tak. Zgadzam się z tobą. Jesteście z sił specjalnych? Chodźcie! No dobrze. Zaryzykujmy. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj wrócić. Zaraz będę na miejscu. Aż kurde. Gdzie on jest? Tak jest. To tak, tutaj celność. Tutaj Overwatch. Roger, I've got my eyes on. I tutaj celność. Nie słyszę tego. Chodźcie tu! Nie chcę bawić się w pojedynkę! No dobra. W drodze. Tu? No gdzie on? Gdzie są te Mutony? Wyznaczam strefę ogniową. Celność dalej. Roger, I've got my eyes on. Celność. Gdzieś tam jej słychać. Cii. Słyszeliście to? Co? Gdzie one są? Idziecie tu czy nie? No spoko, spoko. Już minęliśmy cię dawno, jak nie zauważyłeś. Wyruszam. Mam tu kontakt. Jest, są. Kurde. I teraz ja jestem w tarapatach i to mocnych. Czy widzą moi żołnierze ich? No dobra, ty go widzisz. Więc spróbuj. Ładnie za 7. Tu by się teraz przydał widok drużynowy u ciebie. Dobra, jednego załatwiliśmy. Chyba zacznę ich podliczać. Został nam cały czas jeszcze jeden. Broń w pogotowiu. Ja mogę zrobić coś takiego, że poskoczę sobie tutaj na dół. Nie powinien mnie stąd widzieć. Zobaczymy, co on zrobi. O! Wystawił się na strzał, ale może mnie zabić. Oberwał za 7, ale to go nie zabiję. O kurde, chyba jest po mnie. Zmienili oś ataku. A nie, zrobił dwa ruchy, dobra. Zrobił dwa ruchy. Co oznacza, że mamy szansę go zabić. Dobra, czy go widzi nasz gunner? Kurde, gunner go nie widzi. Widzi go również mąć. Już cholera. Widzi go za to nasz scout i spróbuje do niego strzelić. Co spowoduje, że już go bijemy. Ha! Bardzo dobrze. Wyruszam. W tym momencie mamy mapę wyczyszczoną, więc możemy próbować się rozstawić na czyszczenie dalej. I w takim wypadku... Nie pamiętam, jak ostatnio nam spadali, ale musimy się rozstawić na pewno. Myślę, że trzeba pójść szeroko. Jak ty strzelałeś, to ty nie możesz nic zrobić. Gunner. Gunner chyba będzie dobrze go ustawić na samym środku. Montius i twój widok drużynowy. Czy ja cię aktywowałem już? Nie, nie aktywowałem cię, dobrze. Montius może podjechać sobie. Paweł, gdzie ty byś był dobrym? Wróćmy kamerę. Prawdopodobnie wycieczałeś tutaj do góry.
stąd, z tego miejsca, miałbyś linię całą na tą tutaj na tą stronę, tutaj na środku. I trochę na prawą stronę. Tutaj też, tylko że tu byś był znowu w obniżeniu małym. Tu jest pełna osłona, ale to tak samo jest na obniżeniu. I nie wiem, czy by ci dawało szansę trafiania tutaj w lewą i w prawą stronę. Może dobra, może puścimy cię tutaj. Ja na razie nic nie mogę zrobić. Więc się tylko będę rozglądał. Teraz... Chodźcie tu! Nie chcę bawić się w pojedynkę! Teraz zostaje mi jeszcze przeładować żołnierzami, żebym miał wszędzie pełne magazynki. I tak. Tu nie jest jakaś osłona. Tu jest pełna osłona, to jest połowiczna, dobra. Czyli ty skocz tutaj. Przeładuj sobie. Ja na razie stoję, gdzie stoję. Idę. Tak jest, broń pogotowiu. Mąc już sobie musi przeładować. Ty sobie przeładuj. Teraz idziecie tu czy nie? Muszę rozstawić sobie żołnierzy u góry. Przynajmniej jest taki plan. Przechodzę na pozycję. Mam nadzieję, że mnie nie zaskoczycie czymś. Zróbmy to w następujący sposób. Ty sobie weź i włącz celność. Nie, to nie jest obligacja celność. Ja na razie się rozglądam. Tak jest, broń w pogotowiu. Bądź już sobie włącza czy celność. Gunner się może rozglądać. Dobra. Zaczynamy działać. Jesteście z sił specjalnych? Chodźcie! Zaczynamy działać. Zacznijmy od tego, że podbiegnę do... Dzięki Bogu, że tu jesteście. Jeszcze oddycham, ale nie mogę powiedzieć tego samego o wielu z moich ludzi. Czy ja chcę tak daleko się biec? Stąd, zanim pojawi się więcej tych potworów. Może niekoniecznie. Nie wiem skąd jesteście, ale nigdy wcześniej nie widziałem takiego sprzętu. Dobra. Dowódco, powinniśmy zaprowadzić VIP-a do Skyrangera tak szybko, jak to tylko możliwe. Będę próbował, Redford. Jednakże zostało nas tylko czterech, jakbyś nie zauważył. A ufoki dzisiaj są strasznie złe. Ruszam do celu. Kopią nam dupę jak chcą. Przeczesuję teren. Roger that. Scanning. Ta jest, broń w pogotowiu. Ty się schowaj. Mam nadzieję, że tu nad nami nie spadnie. Zachowajcie czujność uderzeniowej 1. Zbliżają się do was siły wroga. Na szczęście Pinman tylko. Oż kurde. Dobra, 96. Jeszcze raz, że go zabiję. Oż kurde. No nie. Jeśli z tego wyjdziemy, mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję dokopać tym gnojkom. Jestem to winien moim ludziom. Tu jest 100%. No patrzcie. Czyli trochę niepociągnie, co mu strzelałem. O kurde, przeżył. Dobra, ale go jeszcze widzi Gunner. To jest dla mnie dziwne, ale... dobrą wiadomością mam. Tak jest, dowódco. Dobra, tutaj się rozglądamy. Przeskocz tutaj. I sobie kucnij. Ja jestem oportunistą. Mógłbym zaryzykować się zostać w tym miejscu, ale w tym miejscu bym był bez żadnej osłony. Więc myślę, że chyba lepiej tak przejść tutaj. Mamy meldunki o wysokiej aktywności ufoków w tym rejonie. Zbliżają się do was siły wroga. Kurde. To tutaj niedobrze, że coś się zjawiło. A jeszcze go nie widzę. Ty nie możesz strzelać po biegu, bo ty jesteś naszym... No jest to pewnego rodzaju problem.
to nawet bym powiedział duży problem. Łączysz, jakie byś miał szanse do niego strzelić? 77%. Czy ja chcę tak ryzykować? Dobra, czy ty będziesz stąd widziała? Pewnie nie. Niestety nie będziesz widziała. Szkoda, że nie zrobiłem nic więcej dla swoich podkomendnych. Straciłem wielu dobrych ludzi. Dobra, Monciusz. Możesz zginąć, jeżeli nie trafisz, więc staraj się, stary. 77%. No właśnie. Zacznę ich podliczać. Na taki strzał liczyłem, to sobie kucni. Ja się rozglądam. Uważajcie, panowie i panie. Mamy informację, że zbliża się do was nieprzyjaciel. Dobra, na szczęście nic nie spadło. Mont już musisz przeładować. Ty się rozglądaj. Było kiepsko. Bipię sobie. Gdybyście nie przybyli, mógłbym nie dać rady. Ja się rozglądam tam i czekam. Właśnie na tego. Otrzymaliśmy informację, że wróg zbliża się do waszych pozycji. Szykujcie się. Dobra, ale on się będzie zbliżał dopiero za chwileczkę, jak ja ruszę mojego VIP-a. Myślę, że można go ruszyć tutaj. Raczej powinien być bezpieczny. Przeczesuję teren. Overwatch. Broń w pogotowiu! Roger that. Nie zapomniałem o tym filmie, nie powiedzieć. Uważajcie, uderzeniowy 1. Zbliża się do was przeciwnik. Powtarzam, nieprzyjaciel kieruje się na wasze pozycje. Dobra, on jest tam z tyłu. To może go rozwalić moje... Aha, wszyscy zareagowali. Chyba zacznę podliczać. No dobra. Muszę się lepiej złożyć. Chyba go zabiliśmy, tak? Tego tutaj, co spadł. Dobra, tego zabiliśmy. Ale wciąż zostaje nam z tamtej strony jeszcze koleżka. Muszę się teraz zastanowić, gdzie mógłby mi spać ktoś. Dobrze by się było chyba wycofać tutaj. Tylko tak, to jest gunner, którego muszę mieć pod uwagę, że on nie może strzelać po ruchu. Mi też by pasowało przeładować. Już tam idę. Może tak, podbiegnijmy tutaj. I przeładuję. Mączysz mnie będzie osłaniał. Mamy kolegów z tyłu, więc myślę, że dobrze by było, żebyś się tutaj wycofała trochę. Okej. Ty może się ustaw tutaj i miotarz osłaniaj. A VIP skoczy tutaj. Mam nadzieję, że to będzie bezpieczna mi pozycja. A ty sobie przeładuj. Tak i tak nie można nic zrobić. Mamy dwóch filmenów na ogonie. Nie wiem, czy później nie będę musiał ich wyczyścić. No ale na razie priorytetem jest ewakuacja VIP-a. Który dobiegnie już? Nie dobiegnie. Ale z tego miejsca powinien już chyba dać radę. No może da radę. Teraz tak. Mąc już podbiegnie tutaj. Będzie się rozglądał. Tu będę się rozglądał. Przeładuj. A ja się cofnę tutaj. I zobaczymy, co się będzie działo. Słyszycie to? No dobra. Filmeni są na dole, ja ucieknę sobie tym moim VIP-em. Mam u was dług. I teraz naprawdę. Powiecie mi, czy koniec bez misji, waszej pomocy czy nie muszę ich rozwalić, tych dwóch filmenów. VIP zabezpieczony. Doskonała robota, uderzeniowy 1. Wykończcie pozostałych obcych i wracajcie do domu. Cele uaktualnione. A, ale zostało mi jeszcze ich dwóch. To już nie będzie takie łatwe. Żeby ich załatwić. Tak jest, wykonuję. Dobra, ale spróbujemy. Czterech na dwóch filmach. Nie powinno być problemu.
Przynajmniej w teorii. Przeładuj. Rozglądaj się, rozglądaj się. Ja się rozglądam. Dobra, nadal nic nie widać. Zaraz będę na miejscu. Stąd będziesz coś widziała. O, widzisz. I go nawet flankujesz, więc powinno być po nim. Ufok odstrzelony. Tak jest, jeden mniej. Tak jest. Ja się rozglądam. Mam tu się rozgląda. Tu się rozglądamy. Został gdzieś jeszcze jeden Finman, okej. Proszę, na razie go nie widzę. Już idę. To jest Cold Lightning Reflex, więc jeżeli nawet bym się nadział na jakiegoś Overwatcha, to ona jest w stanie sobie go z nim poradzić. Już tam idę. No dobra. Roger, Dodger. Gunner tutaj. A Mons już może tutaj. Ty masz i tak low profile, więc ta mała osłona działa jak duża osłona dla ciebie. A myślę, że na froncie będziesz bardziej przydatny. Jeden Finman i jedziemy do domu. Dobra, czy stąd go wypaczysz? Niestety nie. Ja tutaj. Gunner tutaj. Tak jest. A no, Overwatch, tu Overwatch. No i Overwatch. No dobra. Gdzie on jest? Słyszycie to? Prawdopodobnie po drugiej stronie. No niedobrze, bo on jest na Overwatchu cały czas. Cholera, nie widzę go. Nie widzę go. A ja się mogę ruszyć na dół. Tak naprawdę. Dobra, ja się mogę ruszyć na dół. Overwatch, Overwatch. Przeładuj sobie. Co to było? Akurat jak ja sobie przeładowałem wszystkimi. Widzę gnojów. Aha. Broń pogotowiu. Nie wiem, co to się stało. Co to było? Dobra, ten Finman. Oj, nie. No dobra. Cholera. Ale dzięki temu powinni moi żołnierze go widzieć teraz. Ja go widzę. Ty go nie widzisz, ale stąd może będziesz go widziała. Dokładnie, zaznacz mi cel. Nie trafiłaś. On dwa razy się odważył do mnie strzelać. No to ja mu odpowiem. Jeden strzał trafiony. Bądź już, wykończ go, no ja. Ty masz... Masz się naciśnić. Perfekcyjne wykonanie uderzeniowe 1. No, dwóch ludzi straciłem, więc... Mam nadzieję, że dostanę jakiegoś żołnierza. No, nie ukrywam, że przydałby mi się jakiś kołcik, może medyk. Może jakiś azolcik. W takim wyższym wydaniu. No dobra, żadnego awansu nie mam, nie wiem dlaczego. Trochę meldu odrobiliśmy. Pamiętaj, będziemy cię obserwować. I co, dostaliśmy jakiegoś żołnierza? Oczywiście, że dostaliśmy. Oki łysy. Peter Van Dorn. The General. Ho! Powiem wam, że z Van Dorna se zostawię. Chyba nie będę mu zmieniał nawet cyfki. I teraz co? Jak wygląda nasza sytuacja z żołnierzami? Ilu mamy rakietierów? Jeden sierżant i drugi szeregowy. Okej, gunnerów. Jeden Claudia, drugi Wojtek Gryko, którego musimy wymyślić ksywkę. Jeżeli Paweł oglądasz ten odcinek, albo Wojtek, jeżeli ty oglądasz ten odcinek, napiszcie mi w komentarzach, jakbyście chcieli nazwać Wojtka Gryko.
Czekam. Do tej pory nie będę mu zmieniał ksywki, dopóki wy mi nie podpowiecie jakieś. I to wygląda, że mamy Czech, a ty masz jaką? 68. Myślę, że będzie lepiej, jak chodzisz z naszym rakietierem. Szkoda, że nie jesteś sierżantem, no ale nie można mieć wszystkiego. Dobra, troszkę kasy mi wpłynęło, więc... Dowódco, dziś rano przybyli nowi technicy. Pamięci, nie? Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. A ile w ogóle jest do rady? Zlecenie, 4 dni. No dobra. Możemy jeszcze do rady poczekać. Karabiny szturmowe. 2 się robią. Na przyspieszeniu te 67. Trzymał dum. Mógłbym 2 zażyczyć sobie. No dobra. Bierzemy. Okej, okay, poczekajmy te 3 dni i wyślijmy satelitę. O, ładny deal, bierzemy. Elerium za bardzo dużą ilość kasy. Zdecydowanie jestem za, bo to mi pozwoli kupić jeden myśliwiec. Aha, nie, mam wszystkie myśliwce. Dobra, to pozwoli mi kupić 2 działka w takim razie. W liczbie 2 potrzebuję. Wróbmy na to nasze szanse w powietrzu. Mam 30. To może jeszcze w koszarach zamówimy jakiegoś rekruta. Bo straciliśmy ostatnio, więc myślę, że można zatrudnić. Przyszło 3 nowych. Co to się zbudowało? Laboratorium genetyczne. Laboratoriów genetycznych. O, jak pięknie. Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego, dowódca. Nie mam żadnego... Nie Nowi mam. Rekruci zostali skierowani do pracy w laboratorium. Obiekt ten będzie centrum naszego programu modyfikacji genetycznych. Żołnierze zdobędą w nim całkowicie nowe możliwości. Dobra, jest i staną się efektywniejsi w walce niż kiedykolwiek. W miarę jak będziemy coraz lepiej rozumieć genetykę obcych, zdecydowanie zwiększy się ilość dostępnych modyfikacji. Możemy wyborową wysłać. Dowódco, laboratorium genetyczne jest już gotowe i ma skompletowany personel. Aha. Czekamy na rozkaz rozpoczęcia modyfikacji genetycznych. Dowódco, laboratorium genetyczne jest już gotowe i ma skompletowany personel. Czekamy na rozkaz rozpoczęcia modyfikacji awansuje genetycznych. Substancja zwana meldem okazała się niezwykle cenna przy formułowaniu teorii modyfikacji genetycznych. Lecz jak dotąd ograniczaliśmy się jedynie do ulepszeń istniejących organów ludzkich. Dzięki najnowszym wynikom autopsji możemy teraz do programów modyfikacji genetycznych wprowadzić element fizjologii obcych. Dla naszych żołnierzy może to być zbyt wiele, to jest, więc ale musimy sobie wziąć oczy, że zwiększy ich możliwości na polu walki. Ile to trzeba czekać? 3 dni. Ja myślę, że... Natychmiast wyślę wybranego ochotnika do sali przedoperacyjnej. Jesteśmy w stanie to zainwestować. Bezpośrednio po kolejni żołnierze oczywiście będą szli do laboratorium w razie, jak będziemy mieli takie możliwości. Widzicie, w tym momencie te możliwości są ograniczone, bo mamy ledwo 2 zespoły gotowe i kilku rekrutów. Kolejne 2 zespoły są w tym momencie w szpitalu, ale jak zaczną wracać i zaczną nam wreszcie te misje jakoś powolutku iść do przodu, będziemy oczywiście modyfikowali. Mamy 164 meldu, jak widzicie, taka modyfikacja kosztuje zaledwie 4. Ciebie stać nas jest na to. Teraz tak, ile mam do tej rady? Się znowu zagadałem. 4 dni, no dobra. Kopanie zakończone. Wrócił Wolsocholik, bardzo fajnie. Ile do rady jest? Dwanaście meldów za naukowców. To nie chcę takiego wymiany. Zostały 2 dni do rady. Myślę, że można spokojnie wysłać, by nie spóźnić się tego satelitem do Kanady. No tak, w Kanadzie nawet nie ma takiej wielkiej paniki. No ale wyszczelmy, bo to się liczy kasa. Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane.
Niezbędne dodatkowe łącze. Okej. Uprowadzenia. Dowódco, odbieramy liczne prośby o pomoc. Bieżące porwania zostały naniesione na Hologlobus. Myślę, że to jest druga część. Czekajcie, jakie tam było 23, teraz jest 50. Ten odcinek ma 26 minut, tak? To możemy jeszcze spróbować ustalić skład na tę misję. Myślę, że Forsaholic jest dobrym wyborem. Nix, Mączysz nie możesz iść. Godziny ci zostały. No ale dobra, pójdzie Nix. Ewa Zielińska. Peter Van Dorn. Niech zbiera doświadczenie. Weźmiemy sobie żółte dzioby jakieś. 66. Mam tego 59. Mączysz by mi powiedział, żeby go wywalić od razu. Tym bardziej, patrz, jak on jest wolny, mała celność. Zastanawiam się, czy go nie wywalić. Bo to naprawdę jest słaby żołnierz. Nie, mają dużą wolę, no. A z drugiej strony przy liczbie żołnierzy, jakich mamy, to nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na wywalanie. Ile mamy ich? Dwóch rekrutów. Takiego szeregowca bym chciał jeszcze wziąć. Aha, tych szeregowców nie mamy. Może my mamy tylko kaprali. No to weźmy. Teraz tak, mamy jedną apteczkę tu. Ty jesteś szybki. 15, dobra, to tu musisz mieć też apteczkę. Tylko... A tylko... Ile mamy tych karabinów teraz? O kurde, tylko jeden? No to trochę mało. Zaszkę wam powiem, że mało. Przyjmę może z pozostałych, bo chyba powinienem mieć więcej tych karabinów. Mam tu karabin? Dobra, jeszcze dwa mi się pojawiły, okej. Teraz już Kolika nie zapomnę tego karabinu. To jeszcze musi dostać ten karabin. Nix widzę, że ma snajperkę już założoną. Masz na sota, więc jest okej. No i może Van Dorn dostanie jeszcze ten karabin laserowy. I myślę, że... Jeżeli ty już będziesz naszym strzelcem wyborowym, to weź sobie scope'a. Mamy trzy scope'y, tak? Raz, dwa, trzy. Okej. A ty niestety będziesz musiał mieć zwykły karabin, co może się dla nas źle skończyć, no ale... Niestety, karabiny się poszły za przeproszeniem jebać. Poszły się jebać i teraz musimy walczyć z zwykłymi takimi karabinami najzwyklejszymi. Chyba, żebym wziął jakiś genera. Dobra, ale to się już zastanowię w następnym odcinku. Więc na chwilę obecną trzymajcie się. Jeszcze sobie wyjdę stąd, żeby... się nam zapisało. Trzymajcie się i cześć!